rzeczka. Kościół Maksymiliana Mariana Kolbe został wzniesiony przez ewangelików w 1796 roku. Jest to budowla jednonawowa, o półkoliście zakończonym prezbiterium i z niską wieżą na osi. Wieżę nakrywa jednoprześwitowy hełm. Wysokie okna, gęsto usytuowane, zakończone są półkoliście. Po 1945 opuszczony i zdewastowany. W 1982 roku rozpoczęto remont. 14 października 1999 kościół poświęcony został przez biskupa Tadeusza Rybaka.